Identyfikator podmiotu SCP-1689. Klasa podmiotu: bezpieczne. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-1689 jest objęty ograniczonym dostępem strefie w składzie artefaktów średniej wielkości w komorze. SCP-1689 powinien być przechowywany przez cały czas zamknięty z otworem skierowanym do góry. Dostęp jest ograniczony dla personelu poziomu trzeciego, z wyjątkiem personelu zajmującego się gotowaniem w strefie. Dostęp badawczy do SCP-1689-A wymaga zatwierdzenia przez personel poziomu czwartego. Wszystkie ekspedycje muszą być udokumentowane pełną manifestacją sprzętu i personelu przed wejściem do SCP-1689-A. Składnik enzymatyczny 13 został opracowany w celu ułatwienia eksploracji SCP-1689-A. Propozycje utworzenia mobilnego ośrodka w SCP-1689-A są obecnie rozpatrywane. Opis. SCP-1689 jest jutowym workiem na ziemniaki. W stanie stabilnym SCP-1689 waży od 40 do 50 kg i zawiera około 200 zwykłych ziemniaków rolniczych. SCP-1689 jest wykonany z brązowej, grubotkanej juty. Wnętrze SCP-1689 jest znacznie większe niż na zewnątrz i jest oznaczone jako SCP-1689-A. SCP-1689-A to duża przestrzeń pozawymiarowa o nieokreślonej objętości, mierząca co najmniej 10 000 m2, ale uważanej za znacznie większą, całkowicie wypełnionej ziemniakami. Eksploracja SCP-1689-A jest w dużej mierze niekompletna ze względu na wysoki stopień niedrożności. Więcej informacji można znaleźć w logu ekspedycji 1689-1 w dodatku drugim. Gdy części SCP-1689-A są puste, pobliskie ziemniaki doświadczają nieprawidłowej formy wzrostu, charakteryzującej się powstawaniem guzowatych wybrzuszeń, które w końcu rozszczepiają się na pełnowymiarowe, niezależne ziemniaki. Tempo wzrostu jest mniej więcej wykładnicze, a okres podwajania się wynosi około 2 godzin. Efekt ten dotyczy również normalnych ziemniaków wprowadzonych do SCP-1689, jak również podobnych jadalnych bulw lub korzeni, takich jak ignamy i bataty. Chociaż nie stwierdzono, czy w SCP-1689 występują naturalnie. Dodatek 1689-1. SCP-1689 został odzyskany z Krysowa, małej wioski liczącej około 200 osób w północnej Syberii. Rosyjski urzędnik poinformował 2 czerwca 2000 roku, że Krysowo nie miało żadnych kontaktów zewnętrznych w ciągu ostatnich 4 dekad i nie posiadało okolicznych gruntów rolnych. Sprawozdania te zostały skonfiskowane i zabrane przez fundację, po czym odkryto, że wieś od ponad 100 lat używa SCP-1689 jako jedyne źródło pożywienia. W wyniku tego mieszkańcy wsi cierpieli na skrajne niedobory wapnia i żelaza. Nikt we wsi nie był w stanie określić, w jaki sposób weszli w posiadanie SCP-1689. Powiedzieli tylko, że był z nimi od czasów przed czerwonymi i że był to dar za ciężką pracę. SCP-1689 został następnie przetransportowany do jego obecnej lokalizacji, czyli strefy. Dodatek 1689-2. Obecnie odbyła się tylko jedna, w pełni wyposażona eksploracja SCP-1689-A. Upoważniony personel może przejrzeć dziennik misji kapitana Camerona Wellsa. Log eksploracji 1689-1. Sprawozdanie otwierające. Misja eksploracji 1689-1 została zaplanowana na 8 sierpnia 2000 roku z 4-osobowym zespołem eksploracyjnym pod przewodnictwem kapitana Camerona Wellsa. Zespół został poinformowany o nadchodzącym zadaniu 2 sierpnia 2000 roku.
Więcej informacji można znaleźć w dokumencie manifestu sprzętowego misji 1689-1. Dziennik misji kapitana Wellsa. 6 dni do rozpoczęcia. Powiedzieli mi dzisiaj, że będę prowadził Frederika, Karlen i Xardera przez worek ziemniaków. Okej. Podobno jest większy w środku, albo to kieszonkowy wymiar, albo portal, czy coś tam innego w tym stylu, do miejsca pełnego ziemniaków. Po całym czasie spędzonym tutaj już chyba nic mnie nie zdziwi. A to ma być oficjalny dziennik, więc mam nazywać się agentami Merli, Ozols i Peterson. Ale nikt ich nie sprawdza, więc kurwa nie będę. Jeden dzień do rozpoczęcia. Dali nam resztę naszego sprzętu i przygotowali nas na jutro. Plan jest taki, żeby być tam do południa. Laboratoria wyprodukowały dla nas ten naprawdę fajny płyn do użycia. Takiś rodzaj kwasu lub enzymu, który rozpuszcza ziemniaki na pasę skrobiową. Przeważnie odpływa, a potem niektóre z nich twardnieją, żeby zrobić dla nas ładny sufit tunelu. To naprawdę przerażające, jak szybko to działa, a my musimy nosić odzież ochronną, żeby tym się nie oblać. Dzięki dyszom natryskowym możemy wyciąć sobie drogę prosto przez ziemniaki. Dzień zero. Przyjemnie było stwierdzić, że wyczyścili już małe pomieszczenie po drugiej stronie SCP-369 wykonane ze sklejki. Na pewno było to dziwne, przeczołganie się do worka i wyjście w zupełnie innym pomieszczeniu, ale tak jak mówiłem, już nic mnie nie zdziwi. Właściwie od razu nie widzieliśmy żadnych ziemniaków. Potem otworzyliśmy drzwi do wykopu i tak, ściana ziemniaków. Kartofle na górze, z przodu i na dole. Postanowiliśmy przeciąć tunel około 2x2 metry prosto. Kompasy tu nie działają, ale nie ma dużych szans, by się zgubić, bo zawsze możemy znaleźć drogę powrotną z sygnału radiowego. Dzień pierwszy. Prace wykopaliskowe są powolne. Możemy usuwać około 30 metrów ziemniaków na godzinę. Brzmi to mizernie, ale to 120 metrów sześciennych ziemniaka, a to już jest kilometr w 2 dni, jeśli się postaramy. To nie jest takie trudne. Dwoje z nas spryskuje, a dwoje z nas odrywa łopatą od ziemi. Co około 100 metrów stawiamy jakieś belki podtrzymujące. Ktokolwiek gna ten enzym, jest geniuszem. Dzień drugi. Boże, naprawdę nienawidzę zapachu tych rzeczy. Właściwie to lubię zapach ziemniaków, ale z powodu enzymu to miejsce pachnie jak wymiociny. Mam już tego dość. Kurwa. Dzień piąty. Przypadkowo wylaliśmy dziś trochę enzymu na ziemię i okazało się, że byliśmy tylko metr od betonowej podłogi. Dowództwo jest naprawdę zaskoczone, bo to pierwsza rzecz poza ziemniakami, którą znaleźliśmy. Fajnie. Postanowiliśmy po prostu zacząć chodzić po podłodze. Nie jest to zbyt uciążliwe i miło mieć solidne podłoże. Dzień ósmy. Czy wiesz, że słowo szpadel pochodzi od kopania łopatą, żeby zrobić dziurę, w której je potem zasadzisz? Karen wiedziała i upewniła się, że my też teraz to wszyscy wiemy. A potem powtarzała sobie słowo szpadel przez cały dzień, gdy kopaliśmy. Dzień dziewiąty. To nie jest praca dla agenta. Dlaczego oni nie każą tego robić w klasie D? Dzień jedenasty. Od jutra jesteśmy sami. Zaopatrywaj nas co kilka dni staje się zbyt nieefektywne, więc dowództwo dostarcza nam na 2 miesiące prowiant i zbiorniki z ilością enzymu, która ma nam wystarczyć. Jeśli po tym czasie nic nie znajdziemy, mówią, że misja zostaje przerwana. Oczywiście nadal będziemy mieli kontakt radiowy. Dzień 12. Miło jest pobyć tak sam na sam z zespołem. W nocy jest prawie jak biwakowanie. Tak, biwakowanie w dziwnej jaskini. Zrobionej z ziemniaków. Dzień 16. Niespodziewanie stało się coś ciekawego. Znaliśmy dziś ścianę. Jest wykonana z tego samego materiału co podłoga. Podłoga, nie skrobia. Beton. Biegnie pod kątem 20 stopni do prostopadłości naszego tunelu. Dowództwo kazało nam za nią podążać, bo nie ma tu nic innego interesującego. Dzień 19. Tak więc, betonowa podłoga i betonowe ściany. Dziś Frederika olśniło. Kopiemy w górę, a tam betonowy sufit. Przez cały ten czas było około 3 metrów nad nami. Oznacza to, że przez cały czas byliśmy w budynku.
ogromnym budynku. Jeśli nam uda się go rozpracować, to prawdopodobnie znajdziemy wyjście i odkryjemy, gdzie w tym świecie jest kartoflowe piekło. Dzień 36. Minęło więcej czasu, od kiedy zaczęliśmy podążać za murem, niż od początku ściany. Xarder myśli, że nigdzie tak nie dojdziemy, ale Fredrik przeciwnie. Mówi, że powinniśmy iść dalej. Rozkaz decydujący należy do mnie i... cóż... nie chcę, żeby ostatni miesiąc był bezcelowy. Pójdziemy co najmniej 3 kolejne kilometry. Dzień 38. Dziś postanowiliśmy wysadzić w powietrze dziurę w ścianie. Karl miał w plecaku ładunki. Bóg wie dlaczego. Więc... dlaczego nie? Ściana i tak nigdzie się nie wybierała. Wszyscy stanęliśmy na wysokości zadania i wysadziliśmy ją w powietrze. Dużo czasu zajęło nam oczyszczenie wszystkich tuczonych ziemniaków, ale udało nam się zrobić 3-metrową dziurę. Zgadnij, co było po drugiej stronie? Ziemniaki. Dzień 39. Zaczęliśmy kopać przez wykonany przez nas otwór i okazuje się, że na zewnątrz jest inaczej. Na pewno jesteśmy na zewnątrz. Ziemia jest brudna, a trawa bardzo martwa. To znaczy, że nie jesteśmy nigdy na ziemi. Domyślam się, że ten cały budynek był jakimś gigantycznym magazynem. Słyszymy takie słabe huki, odkąd wysadziliśmy budynek. Xarder zaczyna się przejmować, ale z tego co wiemy, nic się nie dzieje. Dzień 43. Jak wysoko sięgają te ziemniaki? Jesteśmy na zewnątrz. To czemu nie widzę prześwitu światła? Czy to idzie aż do atmosfery? Czy cały ten świat jest wypełniony ziemniakami? To takie dziwne pomyśleć, że jesteśmy na zewnątrz. Nie czuję się inaczej niż we wnętrzu budynku. To tak jakbyśmy byli pod ziemią. Cóż, myślę, że jesteśmy pod ziemią. Tylko ziemia jest zrobiona z ziemniaków. Dzień 44. Znaleźliśmy prawdziwe drzewo! Martwe, otoczone ziemniakami, ale drzewo zakorzenione w ziemi mimo wszystko. Musieliśmy na nie uważać, bo enzymy go nie przeżyły, ale udało nam się je odkryć. Jego gałęzie były jakieś dziwne. Rozszczepiały się pod tymi idealnymi kątami 30 stopni, ale w sumie wyglądało całkiem normalnie. Laboratorium kazało nam pobrać próbkę kory. To całkowicie urzeczywistnia fakt bycia na zewnątrz. Co to za miejsce? Dzień 48. Xarder martwił się dudnieniami, które słyszeliśmy, więc zawróciliśmy, żeby zobaczyć, co się dzieje. Okazało się, że około 100 metrów naszego tunelu było zapadnięte. Dowództwo też nie wiedziało. Powiedzieli, że zaczyna nas wykopywać z drugiej strony i że to mój wybór, czy chcemy i dalej kopać. Fredrik i Karlen chcą kontynuować, więc kontynuujemy, słuchając narzekań Xardera. Nie zapisałem się na to gówno. No oczywiście, nie ma sprawy. Fundacja nie wiedziała dokładnie, że trafisz do wymiaru kartofli, kiedy cię werbowali. To nie jest coś, co piszesz drobnym druczkiem tak na wszelki wypadek. Dzień 51. Ciągle znajdujemy coraz dziwniejsze gówno. Fredrik odkrył ten pokręcony rower i bardzo się nim zafascynował. Wiedziałem, że wcześniej musieli być tu ludzie z powodu tego budynku, ale nie przyszło mi to do głowy, dopóki nie zobaczyłem tego roweru. Jezu! Dzień 55. Kurwa... jestem okropnym kapitanem. Był dzisiaj kolejny wielki huk. Wielka jaskinia. Prawie by nas zmiażdżyło, ale jakoś udało nam się wszystkim bezpiecznie schronić pod gałęziami drzew. Tym razem straciliśmy kontakt z dowództwem. Nadal wykrywamy sobie transmisje radiowe, ale są one zbyt statyczne dla korespondencji. Oczywiście zdecydowałem, żeby zawrócić, ale nie mamy pojęcia, jak bardzo jest źle. Wydostanie się stąd może zająć tygodnie. Kurwa... powinniśmy byli zawrócić. Dzień 62. Fredrik powiedział nam dzisiaj, że powinniśmy byli sprowadzić Irlandczyka. Powiedziałem mu, że jest dupkiem. Cały dzień o tym mamrotał. Co za absolutny kutas. Dzień 65. Skończyły nam się dziś racje żywnościowe. Xarder przestraszył się i zaczął mówić, że będziemy głodować, dopóki nie uświadomiłem mu, jak pierdolonym jest idiotą. Dzień 67. Powinniśmy byli przynieść zestaw cholernych przypraw. Karlen faktycznie miał w swoim plecaku zestaw do gotowania. Bóg wie dlaczego. Więc mogliśmy przyrządzić ziemniaki na kilka różnych sposobów. Ale to nadal są ziemniaki. Moje kubki smakowe zaczynają się wyłączać. To będzie trwało wiecznie. Dzień 68.
Ciężko jest oczyścić tunele, które zrobiliśmy. I tak szybciej zajmie przekopanie się prosto do worka. Jutro powiem mojemu zespołowi, żeby zaczęli kopać nowy tunel. Dzień 69. Kurwa. Skończyły nam się dzisiaj enzymy. Jasne. Zauważyłem, że zapas maleje, ale nie było sensu go racjonować. Używaliśmy więc go normalnie, aż się skończył. Dobra wiadomość jest taka, że byliśmy w budynku, kiedy to się stało. To oznacza, że możemy dostać się na zewnątrz, bo tam jest sufit. Jest 5 metrów od góry do dołu i nie mogę sobie wyobrazić, żeby zacząć robić większy tunel niż 1,5 metra. To będzie powolne, ale powinniśmy tam się dostać. Prawdziwym problemem przy kopaniu jest przestrzeń. Gdzie mamy wyrzucać te ziemniaki? Najlepsze, co możemy zrobić, to około 5 metrów za nami, więc mamy taki bąbel powietrza, który po prostu tak jakby przechodzi przez budynki. To zajmie dużo czasu, ale szczerze mówiąc, nie jestem pewien, co nam się najpierw skończy. Jedzenie mamy pod dostatkiem i jest w nim wystarczająco dużo wody, ale tlen zaczyna się wyczerpywać. Nie wiem, ile jest w stanie zmieścić się w tych szczelinach między ziemią. Nawet nie wiem, jak poprawić morale. Powiedziałem wszystkim, że dowództwo pewnie kopie z drugiej strony i nas znajdzie, ale wszyscy są przygnębieni. To miała być 65-dniowa misja. Maksymalnie. Frederick żartował ze słowa bulwa. Nie pamiętam dokładnie z czego, ale i tak to było głupie. Dzień 70. Może to dlatego, że po prostu je topiliśmy, ale jest coś, czego nikt wcześniej nie zauważył. Te ziemniaki są naprawdę brzydko wyglądające. Mają te wybrzuszenia, które jakby trzęsły się i rosły powoli. Absolutnie obrzydliwe. I są naszym jedynym pożywieniem. Dzień 71. Nienawidzę zapachu ziemniaków. Zmiotowałbym tylko na ten zapach. Kurwo. Dzień 72. Jest kurwa mniejsza. Nasza bańka przestrzeni jest mniejsza i to z powodu większej liczby pieprzonych ziemniaków. Nasz obszar nie był dokładnie wymiarowy ani nic, ale Karen jako pierwsza wspomniała o tym, kiedy się obudziliśmy, a potem nagle stało się to oczywiste dla wszystkich. Cały obszar skurczył się o dobre 10 metrów sześciennych. Co do kurwy? Dzień 73. Zwróciłem dziś na to uwagę. Te brzydkie wybrzuszenia? Naprawdę szybko robią się duże. A kiedy staną się wielkości ziemniaka, rozdzielają się. Stąd się biorą te wszystkie ziemniaki. Nasz obszar stał się dzisiaj jeszcze mniejszy. Dzień 74. Kończy nam się przestrzeń i czas. Ledwo starcza nam miejsca do pracy. Pukamy łokciami i ramionami podczas kopania. Pieprzone ignamy. Pieprzone bulwy. Pierdolone ziemniaki. Jebane korzenie. Przysięgam. Zabiją mnie, kiedy będę spał. I będę miał jebane ziemniaki wepchnięte do gardła. Dzień 75. Cały dzień Xardys jęczał. Zamknij się, kurwa. Jak ja nienawidzę ciemności. Wszyscy nienawidzimy ciemności. I żółtych lam z brązowymi ziemniakami i bezsmakowym jedzeniem. Wszyscy nienawidzimy. Okej? Okej? Nie mogę przestać na drużynę. Trzymam ich wszystkich w szyku. Jestem ich kapitanem. Kapitan Wells. Dowódca ziemniaków. Trzymam to wszystko razem i wyrzucam to wszystko w tych pierdolonych logach. Dzień 76. Nie mogę oddychać. Nie mogę kurwa oddychać. I nie ma kurwa miejsca na pieprzenie się z łopatą. Dzień 78. Czuję się, jakbym oddychał w czyichś płucach, które są wydmuchane, więc nie mamy nic poza dwutlenkiem węgla. I nie może nawet mówić, kiedy pracujemy. W ciągu tygodnia jesteśmy martwi. Martwi przez ziemniaki. Sprawozdanie zamykające. 3 listopada 2000 roku kapitan misji Wells i agenci Ozlos, Merli i Peterson połączyli się z drugim zespołem wydobywczym. Chociaż cierpieli na niedobór tlenu i byli w pogorszonym stanie psychicznym, wszyscy członkowie zespołu w pełni wyzdrowieli w przeciągu 3 tygodni. Kapitan Wells odmówił napisania raportu podsumowującego misję.